Lecę przez miasto z moim amstafem. Później ziomek podbija, ogarniamy jaranie. Potem dupa przychodzi, będzie niezłe ruchanie. Nie wybijam się ponad skalę, mam skillsy i dobre wokale. Lubię wypić wódę, to mój sposób na nudę. Gdy jestem znudzony i nie ma już mamony, siedzę w chacie na luziku i układam rymy do bitu. Jak mam trochę hajsiku, idziemy do sklepiku, często bywam w Unhuman. Tam jest ziomek Kobra, każda okazja do zakupu ciuchów jest dobra. Wszystko jest normalne, nie takie idealne, choć wydaje się banalne. Każdy chciałby jak najlepiej zaplanować swoją przyszłość. Ale ilu jest takich, którym po prostu to nie wyszło? Zaczęło się od szkoły, bo za wcześnie by wybierać i w efekcie ta decyzja wleczy się do teraz. Matura dla większości to otwarte drzwi na studia. Dla reszty to furtka, na której zawisła kłódka. Gdyby każdy miał możliwość, żeby cofnąć się w czasie, to co by było teraz, jakby wybrali inaczej? Pewnie mieliby za sobą sporo innych wydarzeń, byliby kimś innym, z innym bagażem doświadczeń. Gdyby każdy miał możliwość, żeby cofnąć się w czasie, to co by było teraz, jakby wybrali inaczej? Pewnie mieliby za sobą sporo innych wydarzeń i byliby kimś innym, z innym bagażem doświadczeń. Długa droga przez męki, owinięta dawką stresu. Uczucia jak zanurkowanie bez wzięcia oddechu. W takim razie gdzie tu sens, zastanawia się nad tym. Mi to de facto jak nonsens, jakbym na to patrzył. To tak jak ci, którym zamiast nauki bliższa jest zabawa. Huszne imprezy do rana na pobudkę, kas, dramat. Puste flaszki po browarkach i kolejna nieobecność. Potwierdzają tym samym ich tożsamość pod kreską. Stracony czas i hajs, którego nikt nie wróci. Kłótnia samym sobą, by jakoś rozsądek ocuci. Zimny prysznic, zły wybór, ponoszone konsekwencje. Wielkie pretensje, chęć zapomnienia czym prędzej. Marzenia szlak trafił, życie poszło innym torem. Ważne kwestie okazały się niewłaściwym wyborem. Gdyby każdy miał możliwość, żeby cofnąć się w czasie, to co by było teraz, jakby wybrali inaczej? Pewnie mieliby za sobą sporo innych wydarzeń, byliby kimś innym, z innym bagażem doświadczeń. Gdyby każdy miał możliwość, żeby cofnąć się w czasie, to co by było teraz, jakby wybrali inaczej? Pewnie mieliby za sobą sporo innych wydarzeń i byliby kimś innym, z innym bagażem doświadczeń. Mówiąc o złych wyborach, warto wspomnieć o związkach. Ile osób zdążyło się w taką sytuację plątać? Drobne spięcia przekształciły się w grube konflikty. Awantury jak nigdy, słowa ostre jak brzytwy. Fizyczne uzależnienie zupełnie jak oddychanie, a pod maską uczucia kryje się zwykłe przywiązanie. Trudno żyć w taki sposób, oszukając się samemu, wzajemnie robiąc na złość on jej, a ona jemu. Choć takie związki to nic innego jak paradoks, gdzie to co najważniejsze schodzi po prostu na bok. To wiele par tak żyje, prawdziwe myśli sobą kryją. Są razem, bo boją się, że bez siebie zginą. Chcieliby było pięknie, ale poszło im torem wyborem. W gruncie rzeczy okazało się to bardzo złym wyborem. Każdy miał możliwość, żeby cofnąć się w czasie, to co by było teraz, jakby wybrali inaczej. Pewnie mieliby za sobą sporo innych wydarzeń, byliby kimś innym, z innym bagażem doświadczeń. Gdyby każdy miał możliwość, żeby cofnąć się w czasie, to co by było teraz, jakby wybrali inaczej. Pewnie mieliby za sobą sporo innych wydarzeń, byliby kimś innym, z innym bagażem doświadczeń.